Cześć, tu Adam. Cześć, tu Szymon. Szymon. Szymon przyjechał do nas z Krakowa z małym problemem, ze swoim Mercedesem, jak już widzicie, S Coupé. Problem jest niebagatelny, bo można powiedzieć, że telepie w tym samochodzie w pewnych zakresach obrotów jak w starym Polonezie. Więc w dalszej części odcinka dowiecie się, dlaczego się tak dzieje, dlaczego telepie. Może nie do końca dlaczego telepie, bo serwis nadal nie wie, ale na pewno spróbujemy poruszyć temat, że serwis nie chce się zająć tym tematem ani klientem i konkretnie tutaj w każdym aspekcie olewa klienta. Auto kiedy było kupione? Auto było kupione w listopadzie 2018, odebrane z salonu jako nowe, jako nieużywane wcześniej. I po paru tygodniach eksploatacji, tak naprawdę w pierwszym momencie, kiedy to auto zostało zabrane na trasę, okazało się, że coś niepokojącego się dzieje. Dokładnie pojawiają się wibracje w pewnych bardzo użytkowych zakresach obrotów. Tak, czyli jadąc spokojnie tym samochodem, ja zresztą też miałem okazję się nim przejechać, potwierdzam, takie wibracje są zarówno w mieście, jak i na autostradzie. Jadąc spokojnie w pewnych zakresach, tak jak mówiłeś, co ten 1000 obrotów, po prostu to autem zaczyna telepać. To nie powinno mieć miejsca, na pewno nie w modelu S, który jest synonimem luksusu, komfortu, a tutaj takie faux pas, no komfort jak w Polonezie, można powiedzieć, w tych zakresach obrotów, nie? I co, Mercedes, co zrobiłeś, jak się o tym dowiedziałeś? Na pewno uderzyłeś do ASO, tak? Tak, od razu udaliśmy się do ASO, wiadomo, samochód był i jest dalej na gwarancji, więc udaliśmy się do serwisu przypisanego do dealera, u którego nabyliśmy samochód. Jest to bardzo rozpoznawalny, duży, potężny polski dealer Mercedesa. Nie będziemy mówić jaki, ale jeden z krakowskich salonów, może nie tylko krakowskich, ale tak. Myślę, że internauci znajdą i dowiedzą się, jaki to zresztą dealer, mniejsza z tym. Więc udaliśmy się do serwisu. Pierwsze weryfikacje auta, czy pierwsze typy, to były typy związane z niewyważeniem kół, czy niewłaściwym zawsze ważeniem. Zawsze próbują zwalić na koła, tak. Bo tak. Jak ja wsiadłem w to auto, to też na początku pomyślałem, że to mogą być opony lub koła, tak, bo telepie. Ale na pewno to koła nie są. Nie są to koła, dlatego że każdy w miarę świadomy kierowca zauważy, że ta sytuacja pojawia się przy napędzaniu samochodu. W momencie, kiedy odpuszczamy gaz, wibracje ustają. No więc logicznym jest, że są to elementy, czy jakby powody... Przeniesienie układu napędowego, a nie... Ewentualnie inne napędy, zawieszenie. Elementy samochodu, których praca wchodzi w grę w momencie napędzania auta. Napędzania auta, no. Więc weryfikacja kół przez serwis była takim zabiegiem typowo, żeby coś zrobić. Ale żeby też nie ponieść dużych kosztów związanych z weryfikacją tego samochodu. Tak to odczuwaliśmy od początku, ale daliśmy ponieść się wodzy fantazji serwisowi. Po prostu zdaliśmy się na ich fachowość jeszcze wtedy, którą ocenialiśmy jako istniejącą potencjalnie. Treści maila, że faktycznie serwis potwierdza to, że takie wibracje są i mało tego, przy takich rzeczach, zresztą ja też pracując z Was się spotkałem z tym, że jeżeli się podejrzewa koła, to najpierw się je przeważa trakcyjnie, czyli sprawdza się, czy nie ma bardzo dobre wyważenie na dobrej maszynie. Jeżeli to występuje dalej, zakłada się komplet kół nowych lub z innego samochodu, gdzie nie ma takiego objawu i tam dalej ten objaw występował. I co z tym zrobili? No, było to dokładnie tak, jak powiedziałeś, to znaczy serwis zajął się pieczałowicie wyważaniem kół, w ogóle korzystając jeszcze po drodze pomocy bardzo mocno wyspecjalizowanego serwisu tylko i wyłącznie w wyważaniu kół. Te koła zostały doprowadzone do stanu idealnego, dokonywane też przekładki z kół zimowych na koła letnie, bo to był okres, kiedy założyliśmy tego samochodu. Zima również była w końcu, tak, zimowe nie? Koła kupione w ASO, oczywiście oryginalne. Za niemałą kwotę? Za niemałą kwotę. Myślę, że można byłoby za tą kwotę kupić całkiem przyzwoity samochód używany. Tak, też by się tak wydaje. Objaw, cecha, czy też wada, jak myślę uczciwie jest nazwać tą sytuację, występowała dalej. To znaczy auto wibrowało, niezależnie od kół, które były założone. Wtedy serwis zdecydował się pod wpływem naszych próśb na dalszą weryfikację samochodu. W tym celu odstawiliśmy auto na dłuższy czas do serwisu, przy czym nie spodziewaliśmy się, że będzie to aż tak długi czas, bo auto stało w serwisie blisko 2 miesiące. Tak, tak, widziałem po tych datach, faktycznie 2 miesiące samochód wystał, po czym po 2 miesiącach? Po czym po 2 miesiącach... Postawili diagnozę. Diagnoza polegała na tym, że określono objawy występujące w aucie, które
przypomnijmy, pierwotnie weryfikowano, pochylano się, wadę, tak? Tak, opisywano, jest... że one występują, potwierdzano, uznali, że jest to cecha tego modelu, że czyli cechą... Każda S-klasa AMG musi wibrować według jednego z ASO krakowskich. Dokładnie, a jeszcze pokuszono się o takie filigranowe stwierdzenie, że w ogóle jest to cechą, takie wibracje, które się pojawiają tutaj, są cechą samochodów sportowych generalnie, o dużej mocy i o dużym momencie obrotowym. Każdy musi wibrować. Ja osobiście nie miałem może aż takiego porównania jak serwis, ale jeżdżąc kilkunastoma innymi sportowymi, też dość mocnymi samochodami, nie zaobserwowałem takiego zjawiska. Co więcej, nie zaobserwowałem takiego zjawiska w żadnym innym samochodzie, którym się poruszałem, a jeżeli obserwowałem, to ono było usuwane. Jakość, prawda? Także mieliśmy weryfikację skutkującą tym, że jest to cecha tego samochodu. Cecha. A najciekawsze jest to, że ja z przeanalizowania tych dokumentów, które mi wcześniej przesłałeś, zauważyłem, że serwis stwierdził w jednych z maili, tak, korespondencji, że w innym samochodzie S, dokładnie powiedzmy odpowiadającym tej specyfikacji, występuje taka sama cecha czy wada. Ale na waszą prośbę, żebyście przejechać tym samochodem, co oni odpisali? Że już nie mają tego samochodu, bo go zbyli. Myśmy od początku, ja też przypomnę ci, że ten samochód był dość kosztowny w zakupie. Prawie 1 000 000 złotych specyfikacja, także dla tych, którzy nie wiedzieli. W momencie, kiedy uświadomiliśmy sobie, że to auto przez dłuższy czas będzie stało w serwisie, chcieliśmy po prostu mieć do eksploatacji samochód o podobnej klasie, no najlepiej taki sam. Ale chociaż podobny. To co wam dali? No dali nam na początku C-klasę 1.6 benzynę, potem nam dali... Prawie to samo przecież, nie? Tak, potem nam dali E-klasę w dieslu. Notabene bardzo fajne samochody, tylko troszkę inne, prawda? E-klasę w dieslu 150-konną z materiałowym wykończeniem w środku. Ja myślę, że właściciel jakby chciał sobie kupić C-klasę, to by sobie kupił 5 C-klas, a nie jedną S-coupe. Ale wiesz co, najgorsze było to, że te samochody były po pierwsze oklejone logami dealera i modelu. Wiem. I to było to oklejenie, które po pierwsze zajmowało cały pas samochodu, bo przecież mówimy o eleganckich samochodach, tylko że w momencie, kiedy dostajesz samochód oklejony od progu do dachu, no to ten samochód niekoniecznie stwarza ci możliwości jakiejś reprezentacyjnej jazdy, jeżeli no taką wykorzystujesz w swojej pracy. A myśmy akurat mieli sytuację, gdzie dość istotne było dla nas, żeby nie jeździć do klienta wyklejonym od góry do dołu samochodem, tylko mieć elegancki jakiś tam zamiennik na ten czas. Mieliśmy jeszcze Mercedesa GLC jako trzecie auto zastępcze, który został nam oddany w ogóle w stanie brudnym. Po prostu auto było brudne, nieświeże. Podnosiliśmy to oczywiście dealerowi, jako że skoro nam nie pasuje, no ale zostało to nawet jakoś nie skomentowane. W każdym razie wracając może do tej sytuacji, o której mówiliśmy, że cecha, a nie wada, prawda? Pojazdu, tak. Jak powiedział serwis. Tylko jeżeli by to była cecha, to mistrz serwisu, mistrz warsztatu, dyrektor, pan Janek, pozdrawiamy, o ile nas będzie oglądał, a mam nadzieję, że w końcu nas obejrzy, tak, by stwierdził to nie po 2-miesięcznej weryfikacji, tylko by powiedział to od razu, czyli dzień dobry, ten Mercedes wibruje. Wie pan co, jest pan już 10. osobą, wszystkie tak mają, a nie poczuli się nagle, no kurde, faktycznie wibruje. 10 mechanik czy iluś tam powiedziało, że wibruje, a nagle jak nie mamy co zrobić, no bo ja hipotetycznie zakładam, importer się wypiął, gwarancja się wypięła na może dealera, to uznali, że no kurczę, no jak mamy to naprawiać z własnych pieniędzy i wsadzać tu dziesiątki tysięcy, bo tu nie ma tanich elementów, żeby wymienić skrzynię biegów czy zawieszenie, to nagle uznali, że no nazwiemy tą wadę cechą i może klient da spokój. Dokładnie tak to odczuliśmy, wiesz? Bo pierwotnie zajmowano się nami w jakiś tam sposób, znaczy interesowano się, potwierdzano, jeżdżono z nami, potwierdzano, że coś faktycznie się dzieje, że auto wibruje. Opisywano nawet te wibracje tam w rozmowach, że one się pojawiają w takim zakresie obrotów, a potem nagle okazało się, że tak ma być. To jest zaskakująca sytuacja. Moim zdaniem powinni każdego klienta informować, który chce kupić nową S-AMG, o tym, że proszę pana, to auto będzie wibrować, wyda pan kupę kasy, ale tak ma być. Dobra, zobaczmy jak wygląda silnik, bo ja zauważyłem, że ten silnik nie do końca równo pracuje. Wymienili tam bodajże trzeci wtryskiwacz, tam był, tak? Tak, trzeci... Wtryskiwacz na trzecim cylindrze, jako zweryfikowany, jako niepracujący poprawnie, według jakichś tam norm. Co zostało zrobione? Zobaczymy jak to pomogło. Tam jeździł tym samochodem pracownik po prostu, wiesz.
S-Coupe. S-Coupe, jeździł jakiś ten, tam... Ten, który też wibrował. Ja mam to w mailu, że wysoko postawiony pracownik zarządu, wiesz, jeździ sobie tym jeździ samochodem. Jeździ i sprzedali wibrujące auto następnemu, tak? To jest raz. A ciekawe, czy go poinformowali o tym. Prosiliśmy o możliwość, po pierwsze, odbycia jazdy próbnej, a od pewnego momentu o to, żeby to auto było nam udostępnione jako auto zastępcze, skoro dealer dysponuje takim samym samochodem. No i spotkaliśmy się z taką odmową na zasadzie wprost. Nie, ponieważ porusza się tym nasz wysoko postawiony pracownik, jakiś tam członek zarządu, nie mam pojęcia dokładnie, ale czy członek ścisłego kierownictwa, o, tak to było powiedziane. Wydaje mi się, że w sytuacji, kiedy klient ma tak daleko idący problem z autem, że auto przebywa 2 miesiące w serwisie, a dealer fizycznie dysponuje takim samochodem, no to chyba pierwszeństwo powinien mieć klient, a nie... Powinien mieć klient. Mało tego, moim zdaniem to był błąd, że oni się w ogóle przyznali, że mają takie auto. Bo jak nie chcieli wam go dać, tak, to po co mówili o tym, tak? Tak. Jak na moje, to tu 5-złotówka nie ustoi. Przy silniku włączonym, ale samochodzie pozostawionym na postoju, mamy taki objaw, że samochód co pewien czas... Co kilka sekund lekko czuć taką wibrację, nie? Tak. Przy czym te wibracje są nieregularne. One się pojawiają w różnych odstępach czasu. Też dziwna sytuacja. No, raczej V8 jest jednostką... V8 jest jeszcze ciepły silnik, tak, który jest rozgrzany, on powinien idealnie chodzić. Tak. A tą rzecz bardziej czuć właśnie na ciepłym silniku, paradoksalnie, wiesz, niż na zimnym, gdzie zimny tą kulturę pracy powinien mieć gorszą. No to co, przejedziemy się teraz samochodem i pokażemy wam, jak te wibracje wyglądają. Tak naprawdę te wibracje występują cały czas, tylko w momencie, kiedy my przyspieszamy... Są bardziej odczuwalne. To one, my przechodzimy przez te wibracje, one są na chwilę i znikają, nie? Mhm. A jak utrzymujemy w tym zakresie, to on wpada w te wibracje i one się pogłębiają. Pogłębiają, prawda? To nie jest to, że przechodzisz przez... im szybciej przejdziesz przez obroty, na których te wibracje występują, tym one są mniejsze. Jeżeli przytrzymasz auto na tych obrotach, to te wibracje, one się pogłębiają. Nie? Tak, tak. To nawet nie jest tylko kwestia tego, że dłużej je czujesz, ale one się po prostu pogłębiają wtedy. Z tyłu to czuć bardziej. Tak, tak. No na pewno, ja się zaraz jeszcze do tyłu przesiądę chętnie. Już wychodzisz z tego. Tak, no bo jest już w tym, nie? Cały czas tu macie z góry w tym rzeszonym. Ja nie wiem, całe życie z góry. To się przede wszystkim dzieje w przedziale danym obrotów. W takim zakresie prędkości i obrotów silnika, że w rzeczywistości ma to znaczenie na autostradzie. Bo to jest 120-130 na godzinę i 1500 obrotów. Co przy 9-stopniowej skrzyni, w momencie obrotowym, który ma to auto, powoduje, że na autostradzie to po prostu odczuwasz. Tak jak teraz jedziemy, czujecie pewnie, nie? Tak. Cały czas wibrujemy, mamy 122 na godzinę, 1500 obrotów i samochód ma jednostajne drgania. Jest cały czas delikatnie napędzany. Teraz czuję cały czas. No bo cały czas mam gaz. Puszczam gaz w tym momencie. Puściłem gaz. Tak. Przestaliśmy czuć. Dodaję delikatnie. I takie bicie, tak. Moti, weź sobie dotknij kierownicę. Puszczam. Dodaję. I teraz nie ma. Za nisko. Ale na każdym biegu? Na każdym, nie? Przy 3,5 czy przy 2,5? I 3, co 1000? 1500, 2,5, 3,5. Co 1000 obrotów. Tylko przy 3,5 tysiąca, jak zasuwasz jednostajnie, no to masz powyżej 200. No to wtedy, wiesz, masz też inne bodźce. No tak, hałas i tak dalej, nie? No. Tego scharakteryzowania problemu. Tutaj jedziemy po zakręcie, bez obciążenia jest super, nie? Auto jest ciche, słucha się. Tak. Ale faktycznie, pod małym obciążeniem, to tak jakby był albo problem z przeniesieniem napędu, albo z silnikiem, nie? W momencie. Koła są wyważone, więc kierownicą jako taką nie będzie tak telepać, nie? Nie, nie. Ale czuć na niej... O, teraz nie, a jak się doda, no to wibracje też na nią lekkie przynosi. Tak, ale na kierownicy nie masz szansy tego poczuć, bo masz ileś tam punktów pośrednich pomiędzy napędem no tak, a kierownicą. No tak, tak. Więc... Musiałoby naprawdę być koła mocno niewyważone, o. Ty, no ale jak szef serwisu Janek, nie, Janek, tak? Janusz chyba, nie?
doszedł po miesiącu, że to jest cecha auta, no to... Tak, Janusz doszedł po miesiącu, że tak ma być. Najlepsze, że cechą stało się to wtedy, kiedy sobie nie poradzili z problemem. Kiedy nie umieli naprawić, to nagle napisali, tak, że tak ma być, bo nie? Bo do momentu, kiedy weryfikacja się nie zakończyła, to był to objaw, który podlegał weryfikacji z uwagi na to, że klient zgłasza. Jesteśmy po jeździe testowej, więc wibracje dokładnie się pojawiają. W kilku zakresach obrotów. Mniej więcej przy 1000 obrotów i powyżej, czyli 1000 do powiedzmy 1200 obrotów na minutę. Następnie przy 1500 obrotów i potem co 1000, czyli 2,5-3,5. Przy czym najbardziej wyczuwalne są przy takich bardzo użytkowych zakresach prędkości, bo jeżeli jedziesz tym samochodem... 9-biegowa skrzynia, nie? Tak, 9-biegowa skrzynia, dokładnie, więc jeżeli jedziesz tym samochodem, tak jak producent przewidział, czyli 130 na przykład na godzinę po autostradzie, to wtedy masz zapięty 9 bieg i wtedy masz w granicach 1500 obrotów. Czyli samochód, można powiedzieć, nie nadaje się do jazdy prędkościami autostradowymi dozwolonymi, bo wtedy pojawiają się te niepożądane objawy, o których mówimy. I przeszkadza to w czasie jazdy. No, bardzo. Jest to niewątpliwie nie bardzo komfortowe, tym bardziej no, podkreślimy jakby status tego auta, czyli jakby nie było, no, to jest klasa S, która ma być topowym modelem. Szczerze współczujemy temu panu czy pani, która nabyła używany Mercedes po zarządzie spółki, która próbuje naprawić ten samochód, gdyż jak jednoznacznie pracownicy dealera stwierdzili, że tamten samochód też posiada taką cechę, że wibruje. Więc jeżeli właściciel nas ogląda, to szczerze go pozdrawiamy i mamy nadzieję, że mu mniej wibruje niż tutaj. Tak, a ja dysponuję wiadomością mailową, z której wynika, że właśnie autoryzowany serwis porównywał te dwa egzemplarze i stwierdził, że wibracje występują w jednym i drugim samochodzie. Niestety nie dano nam, jak przypomnę, możliwości przejechania się, więc ja osobiście tego nie widziałem, ale serwis to potwierdzał w mailach, a potem potwierdzał, że auto zostało sprzedane komuś. Tak, mało tego, tam jeszcze jedną rzecz zauważyłem, bo to już poszło na tyle daleko, że tutaj jakby z klientem komunikuje się nie już jakby sam dealer w osobie takiej jak mistrz warsztatu czy jakiś dyrektor obsługi posprzedażowej, tylko wszystko się już odbywa przez ich tak, radcę. Dział prawny. To też troszkę nas zabolało, nie ukrywam, bo po całej weryfikacji blisko dwumiesięcznej samochodu, podsumowującą wiadomością całe te wydarzenia był mail z działu prawnego, czy może nie z działu prawnego, a z kancelarii, która obsługuje dealera, spółkę, o której mówimy, w którym to mailu były zawarte informacje właśnie stanowiące weryfikację dwumiesięczną, czy jakby owoc, efekt tej weryfikacji. Nie? I była mowa o tym, że właśnie wykazane wibracje, czy zweryfikowane wibracje są cechą tego modelu i w ogóle cechą aut sportowych o dużej mocy i dużym momencie obrotowym, a nie żadną wadą. I to stwierdziła pani radca prawdy. Którą też pozdrawiamy. Śmieszniej, którą też pozdrawiamy, bo naszym zdaniem przy takiej, że tak powiemy, usterce powinien się wypowiedzieć jakiś technik. Zresztą wracając do technika AMG, to też jest ciekawa historia, ponieważ tak, był jakiś technik AMG u dealera, ale jak podkreśliła pani radca prawny, nie mogą udostępnić ani jego opinii, gdyż to jest tajemnica przedsiębiorstwa, ani jego danych, ponieważ dyrektywa europejska, RODO, RODO i tak dalej. I ciekawy jestem, czy Mercedes poradzi sobie z RODO tym sposobem, że zaczną zamazywać na silnikach AMG imię, nazwisko inżyniera, który rzekomo składał ten silnik. Bo przypomnijmy, że taką sytuację w każdym AMG mamy. Tak, to już są dane, to jest dana tak, osobowa i nie powinno być to widoczne, bynajmniej na pewno nie na silniku. Nie? Tak, tak, tak. Natomiast jeszcze możemy wrócić do faktu, że w czasie tego bardzo długotrwałego naprawiania, czy prób naprawiania samochodu, bo ono się nie skończyło niczym. Auto jest dalej, po prostu dalej wibruje i mało tego, z każdym tysiącem kolejnych kilometrów ta wada, cecha, jak zwał, tak zwał, się pogłębia. Tak, sytuacja się pogłębia, ten objaw, który występuje w samochodzie, się pogłębia. My, odstawiając auto do serwisu, wielokrotnie pytaliśmy o to, czy użytkowanie tego samochodu z tym objawem występującym nie pogłębia tej wady, nie powoduje jego nadmiernego zużycia. No jednak jest to samochód dość kosztowny, było dla nas ważne, czy po prostu my go sobie nie psujemy, jeżdżąc z nim dalej. Serwis odpowiadał, że oczywiście to nie ma żadnego związku, że to tak ma być, a my obserwujemy jednoznaczne pogłębienie się tej sytuacji obserwowanej, prawda? Tych wibracji. W trakcie, kiedy auto było naprawiane, poprosiliśmy dealera o spotkanie
takie poważniejsze spotkanie już przy stole, gdzie będziemy mogli zapytać co dalej. Bo omówić sprawę. Omówić sprawę. Pojawiła się taka sytuacja miała miejsce po miesiącu postoju auta w serwisie. Mieliśmy auto miesiąc w serwisie, wtedy zdecydowaliśmy się poprosić o spotkanie. Zdecydowaliśmy się na taki krok, bo nie mieliśmy żadnej informacji, co tak naprawdę z autem się dzieje. Wiedzieliśmy tylko, że auto stoi, że dalej będzie stało, że jest sprawdzane i że mają przyjechać jacyś specjaliści z AMG, którzy rzucą okiem. Których danych nie będzie można ujawnić. I których treści notatek też nie możemy znać tak naprawdę. Bo to jest tajemnica przedsiębiorstwa. Tak, i na tym spotkaniu obecny był dealer jako osoby wysoko postawione w hierarchii dealera. Obecny był właściciel pojazdu formalny, czyli leasing. Jest to Mercedes Leasing, także blisko firma związana z samą marką. No i my jako użytkownicy pojazdu, prawda? W składzie bezpośredni użytkownik, ja jako prokurent spółki oraz adwokat firmowy. Na tym spotkaniu, to spotkanie miało w ogóle jakiś kuriozalny przebieg, bo właśnie to spotkanie zaczęło się od tego, że zapytano nas... Co wy chcecie? Co wy chcecie? Słucham panów. To było pierwsze pytanie. Dosłownie teraz. Cytuję po prostu. Słucham panów. Państwa, bo tam była jedna dziewczyna z nami. Słucham państwa. To było pytanie dyrektora obsługi posprzedażowej u dealera, u którego kupowaliśmy Janek? Samochód. Nie. To nie był pan Janek, to był pan Dariusz akurat. To był pan Dariusz. Pozdrawiamy pana Dariusza. Poczuliśmy się zakłopotani po tym pytaniu, no bo w momencie, kiedy dealer nie daje nam informacji, co dzieje się z naszym autem, a na spotkaniu pyta nas, o co chodzi i chce nas słuchać, no to nie wiemy, czy to jest kiepski żart, czy to po prostu jest aż tak słabe podejście do klienta. No, to spotkanie zakończyło się dość szybko, bo kompletnie nie było żadnego wyjścia naprzeciw klienta. To znaczy, do rozmowy dalszej, tak, nie? To znaczy twierdzono, że ten samochód po prostu jest dobry, że tak ma być, a na pytanie nasze, dlaczego w takim razie przebywa w serwisie przez blisko miesiąc, odpowiedź była, no bo go nie odbieracie. Autentycznie. Czyli go nie odbieraliście przez miesiąc, a oni sobie go tam trzymali pod kocem. No tak mniej więcej to wyglądało. Dalszego przebiegu spotkania nie było, bo po tych słowach zdecydowaliśmy się jednak pożegnać to grono. Też była taka dość dziwna i niegrzeczna sytuacja. Pan, który rozmawiał z nami, nie chciał się wylegitymować, nie chciał powiedzieć, jak się nazywa, nie chciał dać nam wizytówki, o którą poprosiliśmy. Myślę, że jak znajdziemy gdzieś nagranie, to wam puścimy po prostu kawałek. Żeby jakoś sobie to unaoczyć, bo to jest niewiarygodne. W tej klasy marce wydaje się klientowi, że to jest sytuacja niemożliwa. Rozmawiasz z kimś, a nie wiesz z kim, nie? No ale w wyniku reakcji tam prawnika z tamtej strony, czyli ze strony dealera, pan zdecydował się w końcu spuścić ton, bo ta rozmowa była bardzo nieprzyjemna. Tam były duże emocje, może nie padały brzydkie słowa, to nie w tym kierunku, ale był bardzo niegrzeczny ton wypowiedzi. Była taka pretensjonalność, w sumie, którą my powinniśmy wykazywać, a ona się pojawiła z drugiej strony. Znam co skądś. I generalnie nie było żadnego pola do dyskusji, wręcz poczuliśmy się tak, jakbyśmy zabierali czas serwisu i tych panów, którzy się z nami zgodzili spotkać, jakąś tam stwierdzili, sprawą. Że auto jest zepsute, a później nagle uznali, że tak ma być, nie? Tak. To jest nagle jego cecha. Ta sprawa będzie miała na pewno dalszy ciąg, gdyż tutaj już, że tak powiem, zabrnęło to dalej, ale nie będziemy wam tutaj na razie jeszcze zdradzać. Bardzo was proszę, jeżeli znacie kogoś, komu S-klasa telepie jak tarpan albo polonez, to dajcie znać, napiszcie do nas na kontakt@globalmotors.pl. A być może to jest faktycznie jakaś cecha, a nie tylko jednostkowy przypadek. Chociaż mamy nadzieję, że serwis bądź importer w końcu się pochyli nad tematem S63 AMG i samochód finalnie naprawią. Albo przynajmniej spróbują go naprawić, a nie tylko, że tak powiem, nadadzą mu jakieś kolejne cechy bądź jakąś tam charakterystykę, o której wcześniej nie było wiadomo. Pisz, co o tej całej sytuacji myślisz w komentarzach. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.